witam wszystkich na moim kanale. W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi chciałabym Wam dzisiaj przedstawić moją propozycję na podanie jajek w czasie śniadania wielkanocnego. Będą to jajka panierowane, smażone na głębokim tłuszczu, a podawane z pastą z awokado. Jest to szybki i łatwy sposób i myślę, że zaskoczy rodzinę, ponieważ jest odrobinkę oryginalny. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak je przygotować, oglądajcie dalej i nie zapomnijcie zasubskrybować. Do tego przepisu potrzebujemy jajka, które są ugotowane na twardo i schłodzone. W pierwszej kolejności podgrzewamy olej. Nie potrzebujemy go za dużo, wystarczy tylko tak, żeby przykrył połówki jaj. Jajka przekrawamy. Jajka najlepiej schłodzić sobie przez noc w lodówce. Także ugotować wieczorem, schłodzić i rano mamy gotowe. Potrzebujemy też rozbite jajko, którym po prostu będziemy maczać nasze ugotowane jajka. W momencie, kiedy olej osiągnie temperaturę 180 stopni, jest gotowy, możemy już na nim smażyć. Jajko obtaczamy w jajku. Oczywiście chodzi o to, żeby bułka tarta nam się przykleiła bardzo ładnie, po czym oczywiście obtaczamy w bułce tartej. Tak jak przy każdym innym panierowaniu, tak naprawdę proste i łatwe. Można proces powtórzyć drugi raz, jeżeli ktoś chce mieć grubszą warstwę bułki tartej. Ja myślę, że jedna warstwa w zupełności wystarczy. Chodzi o to, żeby to był szybki i prosty sposób. Jajka wkładamy na rozgrzany tłuszcz i tak naprawdę, ponieważ tutaj nie ma nic w zasadzie surowego na nich, one będą gotowe po maksymalnie 2 minutkach, w momencie, kiedy po prostu bułka tarta już nam się ładnie zabrązowi. I tak jak tutaj widzicie, od razu po wyjęciu są fajne, chrupiące, także gotowe do podania. I ponieważ olej jest bardzo gorący, one są też automatycznie podgrzane fajnie do samego środka. I teraz tak, mamy teraz możliwość przygotowania naszej pasty z awokado. Do połówki mniej więcej awokado dodaję łyżkę majonezu. Proporcje są dowolne, to jest tylko moja szybka propozycja. Ugniatamy to wszystko razem do osiągnięcia ładnej, gładkiej pasty. Troszeczkę soli i pieprzu zawsze dodaję, oczywiście do smaku. I to, co ja lubię dodać również, to odrobinę pietruszki, natki z pietruszki. Chodzi o to, że troszeczkę zmienia to smak. Jeżeli macie ochotę, można to zblendować, tak jak ja tutaj robię. Troszeczkę będzie pasta bardziej jednolita, gładka. Przygotowaną pastę przekładamy do rękawa. Tak jak ja tutaj robię, po prostu rękaw cukierniczy, silikonowy. Zwyczajnie jest łatwiej przełożyć tą pastę w sposób, żeby ładnie ona po prostu wyglądała. I teraz przyozdobienie. Powiem szczerze, uwielbiam do tych jajek dodać odrobinkę papryczki chili. Nie jest to papryka ostra, aczkolwiek ona doda takiego fajnego charakteru, posmaku, będzie tam coś ostrzejszego. Jeżeli nie chcecie, możecie udekorować dokładnie tak, jak sami chcecie. To jest po prostu moja propozycja, wypróbowany przepis, wszyscy go lubią. Mam nadzieję, że przepis Wam się podoba i że chociaż raz go wypróbujecie. Jeżeli tak, dajcie znać, jak Wam poszło. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia następnym razem.